Źle to sobie rozplanowałem. Siemanko, to Jarosław, aktywny kanał. Ostatnio dostałem w komentarzu pytanie, jak to jest z higieną podczas tego typu podróży. To dzisiaj troszkę opowiem, jakie mogą być rozwiązania w tej sytuacji. Ten odcinek będzie taki bardziej opowiedziany, ponieważ te sprawy sanitarne, moim zdaniem, nie trzeba ich pokazywać. Ja o tym opowiem Wam z mojego doświadczenia, jak to wygląda. A to doświadczenie już takie jakieś mniej więcej mam, bo wielokrotnie podróżowałem już na wszystkie sposoby. Autostopem, rowerem, samochodem, samolotem. A na marginesie wspomnę jeszcze o tym, że ten namiot ma kolejny plus. Czyli jak jest tak ciepło jak dzisiaj, mogę tą ściankę sobie podnieść i otworzyć boczną część. Gdybym miał taki stały garaż, to by to nie było możliwe. A w tym wypadku mogę mieć większy kontakt z naturą. To jest odcinek szczególnie przydatny dla Waszych drugich połówek. Jak wiem, że ten kanał oglądają, przynajmniej po statystykach tak patrzę, w większości panowie, tym i też w prywatnych rozmowach, że z takim problemem, jak to jest przekonać moją drugą połówkę do podróży kamperem. Często przeszkodą do tego typu podróży są sprawy sanitarne. Jest ogólny problem z tym, gdzie się umyć, gdzie się załatwić. Jak to wszystko wygląda w praktyce? Ci, którzy w parach podróżowali pod namioty, mniej więcej mogą sobie to wyobrazić. Trwają teraz prace konserwacyjne odnośnie podłogi. Zrobię sobie przerwę podczas szlifowania. Chciałbym troszkę opowiedzieć o tej higienie, jak to wygląda w praktyce. Główną przeszkodą jest tutaj na pewno toaleta i łazienka, a dokładnie jej brak. Jeśli kupicie sobie takiego dużego kampera, gdzie wszystko jest, to raczej nie powinniście mieć z tym problemu. Jest pełnowymiarowa toaleta i łazienka, w której normalnie można się wykąpać. Wiele osób podczas budowy kampera, nawet dużo większego od tego, w ogóle nie rozważa posiadania w środku łazienki, co moim zdaniem jest bardzo dużym błędem. Osobiście nie wyobrażam sobie podróży bez posiadania jakiegokolwiek kącika sanitarnego. Czy to chemicznej toalety, takiej nawet najmniejszej za 200-300 zł, małego brodzika z prysznicem albo też nawet prysznica zewnętrznego. Jeśli macie większego kampera niż ten, to jest Renault Trafic L2H1. Tam powinien być jakiekolwiek miejsce na łazienkę, na toaletę. Chyba że podróżujecie zawsze w totalną dziczy, gdzie możecie sobie wyjść na zewnątrz i załatwić te wszystkie sprawy w takim mobilnym namiocie czy jakimkolwiek innym. Przy moich podróżach wtedy też pojawiały się problemy, ponieważ załóżmy w upalne lato, gdzieś w totalnej dziczy, nie dało się wyjść na zewnątrz z powodu owadów i komarów. I wszelkie rzeczy, jak chciałem wziąć prysznic na zewnątrz, no to było praktycznie większe cierpienie niż bym się nie był, a nie wyobrażam sobie też nie myć się. Robiąc to w zamkniętym pomieszczeniu, no to nie muszę Wam mówić, jak wielka korzyść z tego jest. Przy przeróbce tego mini kampera zagospodarowuję tylnią część, te 40-50 cm, po to, aby właśnie mieć takie osobne pomieszczenie, które też nie będzie połączone z wnętrzem, będzie oddzielone ścianką. Aby ta druga osoba, która podróżuje, zawsze musicie podróżować w parach, możecie z przyjaciółmi i bądź z rodziną. I zawsze ktoś będzie chciał kawałek tego takiego miejsca, w którym będzie mógł się po prostu nawet przebrać, załatwić. Dlatego warto w każdego rodzaju większym samochodzie, nawet w tego typu, jeżeli to jest H1, mieć taką przestrzeń wyodrębnioną na część sanitarną. Jeśli to jest większy bus, jakiś Ducato, jakiś Sprinter, to już to jest moim zdaniem obowiązkowa część. Ten komfort jest niewyobrażalny. To nie są duże koszta. Już podczas planowania warto zadbać o to, aby to miejsce było w tego typu samochodzie przewidziane. Jakie mamy teraz alternatywne metody na zadbanie o tą higienę podczas podróży? Jeśli już nie mamy takiego busa, możemy na przykład podróżować kombi z materacami wrzuconymi do środka i tam wiadomo, że ciężko jest zmieścić łazienkę, chociaż widziałem już też takie patenty i bardzo je doceniam. Pierwszym sposobem to jest korzystanie ze stacji benzynowych. Na wielu stacjach benzynowych są łazienki. I my, jadąc kiedyś do Chorwacji busem, gdzie nie mieliśmy jeszcze łazienki, postanowiliśmy z tego typu pomysłów skorzystać. I to był błąd. Na wielu stacjach, gdzie myśleliśmy, że jest taka łazienka, to albo była nieczynna, albo była chwilowo zamknięta, albo była w takim stanie, że nikt nie miał ochoty z niej skorzystać. Stan tych łazienek był tragiczny. Oczywiście są stacje, na których jest wszystko top, luksus i tak dalej. Jednak, żeby je znaleźć, to trzeba jeździć na tych trasach i wiedzieć, gdzie one są.
A wiadomo, jak jedziecie na wycieczkę, to nie jest trasa, po której jedziecie już 10. raz, tak jak zawodowi kierowcy, i znacie te miejsca, macie takie swoje ulubione, upatrzone. Koszty takich łazienek to jest od 10 do 30 zł, jeśli chodzi o korzystanie z pryszniców publicznych. Raz widziałem za 5 zł i to było naprawdę cena, mi głowy rozwaliła. Ta łazienka była w bardzo dobrym stanie i nie było się do czego przyczepić. Drugim sposobem to jest posiadanie prysznica takiego zewnętrznego, czyli możecie kupić sobie taki namiot, który w wielu marketach jest taki stawiany wysoki. Na Allegro one zaczynają się od około 70 zł. W marketach możecie taki namiot już kupić mniej więcej do 200 zł spokojnie, zależy od jego wielkości. Plus jest to, że możecie w dowolnym miejscu postawić sobie to, zamknąć się w nim i tam wziąć prysznic. Za pomocą czego wziąć prysznic? Można sobie kupić taki pompowany, ciśnieniowy prysznic. Jest to bardzo fajne rozwiązanie. Jeśli zagrzejecie sobie ciepłą wodę na jakiejś kuchence, zmieszacie ją z zimną, to macie ciepły prysznic. Albo też zostawicie to na kilka godzin na słońcu, to też się nagrzeje do takiej temperatury, że spokojnie z takiego jednego, przy niewielkiej oszczędności, tej wody wystarczy wtedy na około 2 prysznice. Minusem tego rozwiązania jest to, że za takie urządzenie musicie zapłacić około 200 zł. Czy to dużo, czy mało? Kwestia względna. Ja bym sobie takie coś kupił i kiedyś mam w planach też sobie coś takiego nabyć, aby po prostu mieć taki alternatywny prysznic, jak będę jechał gdzieś pod namioty. Minusem tego rozwiązania jest to, żeby rozłożyć taki namiot, to musicie mieć w miarę jakieś ustronne miejsce. Jeżeli śpicie gdzieś w okolicach jakiegoś miasta, to ciężko jest znaleźć na terenach miejskich takie miejsce, w którym będziecie mogli to swobodnie rozłożyć. Raczej wtedy jest to nieużyteczne. A prysznic wewnętrzny już będzie o wiele bardziej użyteczny wtedy w takim miejscu. Kolejnym sposobem na sanitaria w podróży to jest korzystanie z kampingów. Można podjechać na jakiś kamping, zapłacić i tam skorzystać z prysznica. Nie musicie na nim spać. Możecie nocować gdzieś w dowolnym innym miejscu, podjeżdżacie na kamping i macie pełny prysznic. My tak kilka razy robiliśmy, na dwóch nawet nie płaciliśmy, bo nie chcieli od nas pieniędzy. Za granicą mieliśmy taką sytuację, że podjechaliśmy, chcieliśmy zapłacić, a oni do nas: nie, spokojnie, nie musicie płacić, jesteście podróżnikami, skorzystajcie sobie. Jednak też jest to taki sposób dla bardziej cierpliwych, no bo jeśli znalezienie takiego kampingu czynnego, który będzie w ogóle chciał was puścić, to też nie jest takie łatwe. Jak macie tracić na to kilka godzin, no to sorry, ale bez sensu. Lepiej ten czas zainwestować w relaks czy zwiedzanie. Można zaadaptować kawałek miejsca w takim oto nawet busie na prysznic czy toaletę. Ja tak miałem rozwiązane to podczas naszych ostatnich podróży i bardzo ten sposób sobie chwalę. Minusem tego było to, że jak chcieliśmy troszkę więcej miejsca mieć dla siebie, no to jedna osoba szła wtedy na spacer albo po prostu na plażę, a druga wtedy w busie rozkładała część sanitarną. Było to niekiedy lekko problematyczne, ale da się tak spokojnie podróżować. U nas to się bardzo sprawdzało. Jednak teraz troszkę już się bardziej rozleniwiliśmy i chcemy mieć trochę więcej przestrzeni. Dlatego właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, stawiamy łazienkę w tylnej części naszego busa i cała część mieszkalna będzie troszkę przesunięta do przodu. Ta część przednia będzie też zaadaptowana na część mieszkalną, dzięki temu, że będziemy mieć obracane fotele. I ostatnim takim najbardziej wygodnym sposobem, jeśli macie większego kampera, to możecie sobie postawić taką część, w której będziecie mieli łazienkę łącznie z toaletą, jakąkolwiek toaletą. Może to być taka mała, chemiczna, może być większa, może być kompostowa. I wtedy już macie bez problemu swoją prywatną przestrzeń, gdzie zawsze możecie skorzystać, jak tylko chcecie z niej. I na koniec, weźcie pod uwagę to, że podczas podróży mogą zdarzyć się różne rzeczy. Możecie się zatruć. No i wtedy pojawia się problem, bo ta toaleta jest potrzebna non-stop. Nie jest to wtedy tak jak w domu. Każdy z was chyba miał taką sytuację, że zajmował tą przestrzeń przez kilka godzin, bo było tak ostro. Możecie wtedy iść do jakiegoś hotelu. To najbardziej chyba polecam, bo podczas zatrucia nie wyobrażam sobie życia na tak małej powierzchni. A jeśli macie taką część, w której możecie korzystać osobno z tego sanitariatu, to wtedy ten stan chorobowy, chwilowy, jest oczywiście do przeżycia. Aby sobie pomóc w przymocowaniu tej folii, posłużę się tymi magnetycznymi haczykami. Zobaczymy, czy uda się je gdzieś tam przypiąć. No i pięknie, zapało. Się trzyma całkiem fajnie. A jeśli te informacje w jakiś sposób były dla was przydatne, zapraszam do lajka lub suba. Oczywiście, co tam macie bliżej pod ręką. Trzymajcie się, do zobaczenia.